Cześć, witajcie w Wikivlog. Wracam właśnie prosto z polowania z Lumpeksu. Mam dzisiaj dla was dwie stylizacje, jedną codzienną, drugą wieczorową, jedną w zasadzie taką bardziej biznesową. Pokażę wam coś, malutka zajawka, tylko co się będzie działo. Dobra, o tym później. A, odrobiłam lekcję z historii mody, także się dzisiaj troszeczkę pomądrzę. Chodź, chodź, chodź. Pierwsza stylizacja. Cekiny kojarzą nam się z latami 20. z Wielkim Gatsbym, potem cekiny kojarzą nam się ze estradą, czyli Tiną Turner, Freddie Mercury, aż w końcu cekiny zeszły ze sceny i weszły na ulicę. Oczywiście kojarzą nam się bardzo wieczorowo, bardzo randkowo, bardzo cygańsko, ale od kilku sezonów istnieje super trend, żeby nosić cekiny na co dzień. Ja dzisiaj w wersji bardziej randkowej, wieczorowej, ale mam nadzieję, że jest ze mną parę sroczek, które chciałyby się dowiedzieć, jak nosić cekiny na co dzień. Dajcie znać, to nagram o tym oddzielny film. Dobra, zobaczcie, co wymądziłam. Cekinowa sukienka, którą możecie znaleźć w zasadzie w co drugim lumpeksie. Różne fasony, różne kolory, różne wzory. Mocne buty, mocne botki, żeby nie było tak nudno, że ciągle tylko w szpilce i w szpilce. No i oczywiście dla podkreślenia mojej niezwykle silnej osobowości, prawda? Do tego klasyczna, czarna, nieodwracająca wzroku od sukienki marynarka, żeby sukienka była głównym bohaterem tej stylizacji. I jako dopełnienie kocie okulary. Druga stylizacja. Damski garnitur. Z czym kojarzy nam się damski garnitur? Z siłą kobiecości, z pewnością siebie, z nonszalancją. A jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od George Sand, która zaczęła nosić męskie garnitury, żeby sprzeciwić się dominacji mężczyzn w świecie artystycznym. Potem była Marina Dietrich, Katrin Hepburn, aż w końcu w latach 80. kobiety weszły do biznesu i zamieniły spódnice na spodnie. Zaczęły nosić męskie garnitury, żeby podkreślić swoje wykształcenie, swoją niezależność i swój profesjonalizm. Dzisiaj garnitur kojarzy nam się z klasą i z elegancją. Jest częstym zamiennikiem koktajlowych sukienek. Pokażę wam moją propozycję na zestaw biznesowy, ale nie nudny. Eleganckie spodnie o bardzo prostym kroju, wydłużające nogę. Do tego czarna szpilka, czyli rzecz, którą każda dziewczyna powinna mieć w swojej szafie. Bardzo prosto skrojona marynarka w moim ulubionym kolorze. Do tego wiśniowa kopertówka pasuje do spodni. I na koniec, żeby już tak nie było nudno, banalnie i przewidywalnie, szalona koszula z żabotem i z rękawem.